Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Moim Państwa gościem Jolanta Niezgocka, radna Rady Miejskiej Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowoczesna do budżetu Wrocławia na ten rok, budżetu już przyjętego, zgłosiła około 60 poprawek. Czy Waszym zdaniem ten projekt budżetu był aż tak zły? Ten projekt budżetu dzięki tym poprawkom, jeżeli zostałyby przyjęte, mógłby być po prostu lepszy. My złożyliśmy poprawki, które skonsultowaliśmy z mieszkańcami, które skonsultowaliśmy z radnymi osiedlowymi. To były wnioski o to, żeby w budżecie zapisać przeznaczenie pieniędzy, większych pieniędzy na remonty podwórek, remonty dróg, remonty chodników, na opracowanie strategii zeroemisyjności, na skanalizowanie tej nieskanalizowanej części osiedla Leśnica i inne ważne, potrzebne projekty działania, które naszym zdaniem powinny się znaleźć w budżecie już tegorocznym, a które niestety w zdecydowanej większości właśnie nie zostały przyjęte. Ten budżet jest dobry, ale mógłby być jeszcze lepszy. On mógłby być bardziej obywatelski, mógł bardziej odpowiadać na potrzeby mieszkańców, bo naszym zdaniem w tej trudnej teraz sytuacji budżetowej, w jakiej znajdują się samorządy, no nie ma co ukrywać, tutaj działania rządowe negatywnie wpływają na budżet. Do tego dochodzi jeszcze pandemia. W takiej sytuacji my powinniśmy przemodelować nasze myślenie o budżecie. Każdą złotówkę powinniśmy oglądać dwa razy, zanim ją wydamy, a w budżecie powinny się przede wszystkim znaleźć pieniądze na te inwestycje, które są oczekiwane, na te działania, które są niezbędne z punktu widzenia mieszkańca. No a niestety na niezmienionym poziomie w tym projekcie, wtedy teraz już w budżecie, zostały zachowane środki na autopromocję prezydenta, na produkcję filmików do internetu, na organizację spotkań, wyjazdów prezydenta. No to są rzeczy, bez których mieszkańcy przeżyją. W żaden sposób te pieniądze wydatkowane w ten sposób nie poprawią jakości życia mieszkańców. Te pieniądze nie sprawią, że chodniki będą równe, że podwórka będą zrewitalizowane. Naszym zdaniem ten budżet można było stworzyć tak, że on jeszcze mocniej odpowiadałby na potrzeby mieszkańców. Niestety tak się nie wydarzyło, bo radni z klubu pana prezydenta, czyli radni Platformy, Lewicy, PiSu i Porozumienia Jarosława Gowina, no nie zdecydowali się na to, żeby zagłosować za tymi poprawkami. A czy w ogóle coś zostało uwzględnione z tego, co zgłosiliście? Został uwzględniony jeden wniosek na zabezpieczenie płodności dla osób chorych onkologicznie, więc bardzo się z tego cieszymy. Te pieniądze są wprost zapisane w budżecie. My będziemy monitorowali oczywiście to, jak to zadanie będzie realizowane, bo to jest jakby kontynuacja naszego działania z 2018 roku, czyli finansowanie in vitro z budżetu Wrocławia, które znalazło się właśnie w budżecie na wniosek naszej radnej Magdaleny Radzik-Trzyszki. A jeżeli chodzi o te pozytywne strony tego budżetu, o czym tutaj możemy powiedzieć? Są oczywiście tam wpisane pieniądze na realizację inwestycji, również kluczowych dla mieszkańców, tylko że to są wszystkie inwestycje, które już zostały, jakby decyzje o nich zostały podejmowane najczęściej jeszcze w tej poprzedniej kadencji za prezydentury Rafała Dudkiewicza. Tutaj, czyli teraz mówimy tylko o realizacji raczej. Tutaj nie można mówić o żadnych spektakularnych decyzjach czy inwestycjach, które nie były wcześniej zaplanowane. I bardzo nam brakuje takiego myślenia na przyszłość. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że nie mamy uchwalonego wieloletniego planu inwestycyjnego. Czyli to jest taki plan uchwalany przez Radę Miejską, gdzie wypisane są wszystkie inwestycje na najbliższe kilka lat, które będą realizowane. Mieszkańcy mogą spojrzeć i widzą, jaki plan na miasto ma prezydent, ma Rada, bo ten plan jest uchwalany przez Radę. On jest poddawany konsultacjom, więc tutaj mieszkańcy też mogliby się wypowiedzieć, mogliby wnioskować o to, żeby uwzględnić takie czy inne zadanie w budżecie. No a teraz tego planu nie ma. On miał być uchwalany, ostatni zakończył się w 2020 roku i niestety nie mamy precyzyjnej odpowiedzi od prezydenta, kiedy on zostanie uchwalony, więc na ten moment te inwestycje są podejmowane, decyzje o tych inwestycjach są podejmowane bardzo indywidualnie przez prezydenta. Tak? Wydaje mi się, że to czasami jest decyzja tego typu, czy niezrealizowanie tej inwestycji będzie miało wpływ na PR prezydenta, więc zrealizujemy ją, żeby uniknąć tych negatywnych komentarzy, bo jest wiele inwestycji, na które się z prezydentem umawialiśmy w 2018 roku. Między innymi na przykład ten program kostkowy, czyli remonty ulic, które są niezbędne w wielu miejscach. Gajowicka, Słowiańska, to jest Nowowiejska, Tęczowa. Te ulice muszą być w remontach. Na to się umawialiśmy, o to też wnioskowaliśmy między innymi do tego budżetu, żeby chociaż dokumentację projektową zapisać. Te wnioski zostały odrzucone, a co więcej, nie ma perspektywy na to, że w ogóle działania w tym kierunku zostaną podjęte przez najbliższych kilka lat.
Ale jednym z takich projektów, który znalazł finansowanie w budżecie, jest pojawienie się we wrocławskich szkołach lekcji konstytucji. Mimo że radni z klubu prezydenta byli przeciwko, no to projekt udało się przyjąć. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby coś takiego we wrocławskich szkołach funkcjonowało? To jest nasz wniosek do budżetu właśnie na 2020 jeszcze rok. My wtedy zawnioskowaliśmy o to, żeby się tam znalazły środki na sfinansowanie lekcji o konstytucji oraz na to, żeby w każdej szkole umieszczona była preambuła do konstytucji. My ponowiliśmy ten wniosek w tym roku, ponieważ nie otrzymywaliśmy informacji, co się dzieje z tym wnioskiem, ale okazało się na szczęście w międzyczasie, że został opracowany ten scenariusz. Nauczyciele teraz mogą korzystać z tego scenariusza. To nie jest tak, że to będą dodatkowe lekcje poza godzinami tymi obowiązkowymi, bo wiadomo, o konstytucji mówi się już teraz w szkole, czy to na lekcji WOS-u, czy historii. To jest po prostu dodatkowa pomoc dla nauczycieli i będą mogli korzystać z tych scenariuszy właśnie w trakcie omawiania tego tematu na lekcjach. I to są scenariusze przygotowane dla nawet przedszkoli, dla szkół podstawowych i dla szkół ponadpodstawowych. A nie boją się Państwo, że ustawa, która została przegłosowana w Sejmie, Lex Czarnek, jakoś wpłynie na to, że no właśnie te treści będą albo jakoś kontrolowane, albo może zostać to w ogóle cofnięte? Mamy nadzieję, że te zmiany, które no jeszcze nie są prawem obowiązujące, tak, bo jeszcze tutaj droga legislacyjna trwa, więc mamy nadzieję, że to nie będzie miało wpływu koniec końców na realizację tych lekcji. Wiadomo, że konstytucja jest jakby aktem, który obowiązuje nas wszystkich, tak? Uczniowie, a potem i obywatele powinni znać konstytucję, prawa, ale też obowiązki, które z niej wynikają. To nie powinna być kwestia dyskusyjna. Jednak wiemy, że w jakiej rzeczywistości jesteśmy teraz w Polsce. Ważne jest właśnie to, że nie będą dodatkowe lekcje, więc nie trzeba będzie uzyskiwać tej zgody od kuratora w przyszłości na prowadzenie tych zajęć. I mamy nadzieję, że te scenariusze po prostu będą służyły nauczycielom WOS-u czy historii do realizacji tej podstawy programowej, która obowiązuje już teraz. No na razie ustawa Lex Czarnek jest jeszcze właśnie na drodze legislacyjnej, a jak pani ocenia w ogóle ten pomysł, te pomysły? No to jest sprowadzanie polityki do szkół, tak naprawdę próba centralnego sterowania, tak? W ten sposób rząd chce mieć wpływ taki bardzo bezpośredni na to, jakie treści będą w szkole reprezentowane. Już możemy zapomnieć o tym, że edukacja seksualna pojawi się w szkołach, że zajęcia antydyskryminacyjne pojawią się w szkołach, czy właśnie choćby takie wydawać się mogło rzeczy, co do których wszyscy powinniśmy być zgodni, czyli lekcje o konstytucji. No nie sądzę, że takie treści będą mogły być realizowane w szkołach i to jest wszystko ze szkodą dla uczniów i uczennic. I tak naprawdę to jest próba narzucenia jednego rządowego, partyjnego sposobu myślenia. Na szczęście polscy uczniowie i uczennice tutaj są bardzo świadomi i będą pozyskiwali tą wiedzę z innych źródeł. Byłoby jednak dobrze, żeby wszyscy mieli do niej równy dostęp, bez względu na to, w jakiej szkole się będą uczyli, w którym miejscu Polski to będzie, a takie zmiany niestety im tu uniemożliwią. Na razie trwa jeszcze właśnie proces legislacyjny, więc nie jest to prawo obowiązujące. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Miejmy nadzieję, że może prezydent tutaj wykorzysta po raz kolejny przysługujące mu prawo i zawetuje te zmiany. Natomiast dużym tematem na językach wielu, szczególnie samorządowców, ale także przedsiębiorców, tak naprawdę wszystkich, którzy płacą podatki a teraz nie wiedzą, jak to zrobić, są zmiany w systemie podatkowym przy okazji wprowadzenia Polskiego Ładu. Samorządy wiedzą, że stracą na tym miliony złotych. Jak to wygląda w przypadku Wrocławia? Jak bardzo stolica Dolnego Śląska ucierpi? Stracimy tak naprawdę wszyscy, bo po pierwsze Polski Ład wpłynie na budżet każdego mieszkańca i odczuwamy to już dzisiaj. Te zmiany podatkowe, które są niesamowicie zawiłe i tak naprawdę nie wiemy, czy to jest koniec tych zmian, bo trwają cały czas prace. Trudno się w tym odnaleźć. Tak, trudno się odnaleźć i wiemy też, że wiele osób dostało zmniejszone wynagrodzenia już w styczniu. Niektórzy nie wiedzą, jakie deklaracje podatkowe składać, jak to ma wyglądać przez cały rok, a mamy dopiero styczeń. Bo nie jesteśmy pewni tej sytuacji prawnej, która jest w tym momencie, więc to jest jedno. I te nasze budżety domowe ucierpią, ale ucierpi też ten budżet, na który wszyscy się składamy jako mieszkańcy bez wyjątku, czyli nasz budżet Wrocławia. My już dzisiaj wiemy, że te zmiany podatkowe spowodują, że będziemy sobie mogli pozwolić w mieście na mniej, z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Pytanie jest,
czy to mają być działania społeczne, czy mamy mniej przeznaczyć pieniędzy na... To jest właśnie tak, że raczej będzie jedna, dwie, kilka inwestycji mniej, czy będzie, nie wiem, spadek jakości życia odczuwalny tak ogólnie, czy na przykład wzrost cen za śmieci? Na ten moment nie możemy nic powiedzieć tak naprawdę, bo nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj oszacować, ile dokładnie te zmiany nas będą kosztowały, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że poza tym, że będziemy mogli wydać mniej, będziemy musieli przeznaczyć więcej na takie bieżące utrzymanie. Przecież media, prąd, no tak, mamy podwyżki gaz. Energii i gazu, które tak. Samorządy też odczuwają. Oczywiście, że odczuwają, bo przede wszystkim wiele szkół i przedszkoli we Wrocławiu ogrzewane są właśnie za pomocą gazu, więc to są pieniądze, które na które po prostu będą się musiały w budżecie znaleźć. Innego wyjścia nie ma. To samo dotyczy najemców lokali komunalnych. Wiele lokali jest ogrzewanych właśnie na gaz. No, koszty utrzymania przewoźnika miejskiego, tak? Więc to jest też, co po prostu musi zostać zachowane. Są rzeczy, z których nam nie będzie wolno zrezygnować, ale żeby te pieniądze się znalazły właśnie na te podwyżki mediów, to z czegoś trzeba będzie zabrać. Pytanie, z czego mamy zrezygnować, tak? To jest jakby przerzucanie odpowiedzi na samorządy za decyzje rządowe, czyli rząd sobie decyduje, a potem powie, że no to jest wina samorządu, że taka czy inna inwestycja nie została zrealizowana. Tak naprawdę to jest działanie na szkodę obywateli i ja mam nadzieję, że mieszkańcy, wyborcy za takie właśnie szkodliwe dla nas wszystkich decyzje rządu rozliczą ten rząd w przyszłości. We Wrocławiu akcja Zmień piec jest od wielu, wielu lat. Miasto namawia mieszkańców, żeby no właśnie te kopciuchy wymienili na lepsze źródło. Natomiast teraz patrząc na chociażby na właśnie ceny gazu, wydaje się, że mieszkańcy wcale nie będą chcieli z tego tak ochoczo korzystać jak do tej pory, no bo jeżeli popatrzą na rachunki, które mieliby dostać w przypadku tego nowoczesnego źródła ogrzewania chociażby, no to po prostu będzie to dla nich nieopłacalne. To wpływa, jak podwyżki wpływają na przykład na właśnie walkę o klimat, te kwestie, no bo tego też nie można rozłączyć w tym momencie. Mamy ten dodatek osłonowy, z którego mogą też korzystać mieszkańcy właśnie w przypadku tych zwiększonych rachunków, ale rzeczywiście słusznie pani zauważyła, że trudno jest teraz przekonywać mieszkańców, bo zanim jakby powiemy, że... Trudno jest związać koniec z końcem, a jeszcze jeżeli popatrzymy, że mamy coś wymienić, czyli jest to pewna inwestycja. Mimo, że nie musimy dokładać tutaj swoich pieniędzy na ten moment, tak, bo nasz program, który funkcjonuje we Wrocławiu, jeden z lepszych programów tak naprawdę w Polsce, no powoduje, że my nie musimy jakby na początku wykładać swoich pieniędzy, a potem nam je gminy oddaje. Tutaj jakby to działa. To działa, więc to już jakby ten mechanizm zachęcił dużo więcej osób do tego, żeby źródło ogrzewania wymienić, ale rzeczywiście, no kiedy ludzie słyszą, że gaz będzie droższy, no nie chcą na przykład wymienić na ogrzewanie gazowe, tak? A jednocześnie nawet jeżeli zostaną do tego zachęceni, boją się, że ten dodatek osłonowy będzie niewystarczający i na przykład mogą z tego powodu nie zdecydować się na wymianę źródła. Wiadomo, że jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy w tym naszym budżecie, w pierwszej kolejności będziemy wydawać pieniądze oczywiście na jedzenie, a dopiero potem będziemy myśleli o tym, czy my palimy w sposób ekologiczny, czy nie, bo w tym momencie jakby te nasze najpilniejsze potrzeby się liczą i to ma wpływ oczywiście również na zdrowie nas wszystkich. I tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem Jolanta Niezgodzka, radna Rady Miejskiej z Nowoczesnej. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.